Cześć, witam bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na lekcję z cyklu A co było na maturze? Tym razem będziemy rozwiązywać zadania z geometrii czworokąta. Zapraszam gorąco. Na tą lekcję wybrałam zadania z poprzednich lat, z matur, dotyczących właśnie czworokąta. Są tutaj zadania i za jeden punkt, i za cztery punkty. Postarałam się znaleźć zadania różnorodne, żeby dotyczyły to rombu, to prostokąta, to równoległoboku, to trapezu. Zapraszam Cię do rozwiązywania wspólnie ze mną zadań maturalnych. Zadanie numer 1, maj 2015, zadanie 17, za jeden punkt. Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę alfa i wtedy mamy cztery odpowiedzi. Tutaj mamy wybrać oczywiście tą prawidłową. Zadanie pierwsze. Przygotowałam rysunek rombu. Rąb oczywiście czworokąt, który ma wszystkie boki równe. I wypiszmy dane. Po pierwsze, pole rombu jest równe 1. Piszę tak. Pole rombu o obwodzie 8. Czyli to oznacza, że obwód tego rombu jest równy 8, a pole jest równe 1. Pytają nas o kąt ostry, ale konkretnie, nawet nie musimy podawać w przybliżeniu, ile wynosi ten miara tego kąta, tylko w jakim przedziale ten kąt alfa się znajduje. Najpierw musimy wykorzystać oczywiście informacje, które wiemy na temat rombu, czyli tak, po pierwsze zaczniemy od obwodu, bo łatwiej. Obwód rombu to jest wzór na to 4a, czyli obwód rombu to jest 8, jest równy 4a. Jak podzielę obustronnie przez 4, dostanę, że moje a jest równe 2. Czyli wiem już, że mój rąb ma bok długości 2. Następnie, jak wykorzystać informację o polu? No, trzeba wybrać wzór na pole rąbu. Wiemy, że mamy 3 wzory na pole rąbu. Trzeba wybrać taki wzór, żeby był coś związany z kątem. Pamiętasz, był taki wzór a kwadrat razy sinus alfa. No to spróbujmy podstawić. Za pole rombu podstawiamy 1, no bo takie jest dane. Za a podstawiamy 2, bo nam wyszło i do kwadratu, razy sinus alfa. No i próbujemy przekształcić. 1 to się równa 2 do kwadratu to 4 sinus alfa. Wywracamy stronę, czyli 4 sinus alfa to jest 1. Dzielimy przez 4 i otrzymujemy, że sinus alfa to jest 1/4. I teraz my musimy mniej więcej w przybliżeniu powiedzieć, jaki to kąt. Najlepiej, żebyś do tego miał ułamek dziesiętny. 1 przez 4 to albo od razu wiesz, że to jest 0,25, albo no, na przyużyciu kalkulatora do tego i tak dojdziesz. I teraz sinus alfa wyszło nam 0,25. Nie wiemy, jaki ten kąt dokładnie jest, ale od czego mamy tablicę? Od czego mamy tablicę? W tablicach matematycznych na ostatniej stronie jest taka tablica właśnie wartości funkcji trygonometrycznych i szukamy sobie najbliższych wartości, żeby było najbliżej 0,25 przy sinusie. Patrzymy sobie. Jest tak, 0,2419, a następna już jest 0,2588. I teraz to są oczywiście najbliższe te sinusy. Ten sinus jest dla kąta 14 stopni, natomiast ten sinus jest dla kąta 15 stopni. Zatem my wiemy, że nasze 0,25 jest tutaj pomiędzy, prawda? Jest pomiędzy tym 0,25. Zatem wniosek z tego, że nasz kąt alfa znajduje się w przedziale od 14 stopni do 15 stopni, czyli jest pomiędzy 14 a 15 stopni. Szukamy teraz tych odpowiedzi ABCD i patrzymy, że faktycznie jest taka odpowiedź, że nasz alfa jest większy od 14 stopni, mniejszy od 15 stopni, czyli jest to odpowiedź A. Jest to odpowiedź A. Zadanie numer 2, maj 2018, zadanie 17 za jeden punkt. Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL, ma długość A i MN ma długości B, gdzie A jest większe od B. No może to zapiszę. Kąt KLM ma miarę 60 stopni. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa i mamy 4 odpowiedzi. No może zapiszmy tutaj wszystko, co jest istotne. Po pierwsze, na rysunku widać, że KL ma długość A, że MN ma długość B i że A jest większe od B. No to jest widoczne oczywiście. Dalej, kąt KLM od K do L do M, czyli chodzi o ten kąt, ma miarę 60 stopni.
długość ramienia LM, czyli pytają nas o to ramię, jaką ma to ramię długość. Czyli to ramię może oznaczmy sobie literką C. I jaką to ma długość? I tam są cztery odpowiedzi. Oczywiście my musimy wybrać tą poprawną. Po pierwsze, jeżeli zadanie jest z kątem i z trapezem, to powinieneś kojarzyć, że fajnie jest poprowadzić wysokość. Jedną wysokość już mamy, bo trapez jest prostokątny, no ale drugą wysokość poprowadźmy, dzięki czemu jak poprowadzimy tą wysokość, to wiemy, że ona pada pod kątem prostym. Skoro tak, to tak. Następna rzecz. Odtąd dotąd wiesz, że jest na pewno B. Bo to jest po prostu zrzutowane z górnej podstawy na dolną. Zatem ten kawałek odtąd dotąd to będzie nic innego jak od całego A odjąć to B. Czyli zapiszę A minus B. Dobra, a teraz przejdźmy do naszego trójkąta. Popatrz, jakie on ma kąty. 90 stopni, 60 stopni i 30 stopni. Taki trójkąt powinien się kojarzyć, ponieważ on ma specyficzne zależności, specyficzne własności. Otóż tak, naprzeciwko 30 stopni leży bok długości x. Czyli ja bym mogła powiedzieć, że to jest x. Naprzeciwko kąta prostego leży bok długości 2x. Natomiast naprzeciwko kąta 60 stopni leży bok długości x pierwiastka z 3. I teraz popatrz, jak fajnie tutaj możemy pewne równanko zauważyć. X to jest po prostu a minus b. Natomiast C to jest 2x, czyli ja teraz mogę napisać 2 i w nawiasie napisać A minus B. Wyszło mi, że długość ramienia mojego LM to jest 2 w nawiasie A minus B, tak? No to teraz popatrzmy, czy jest taka odpowiedź. Oczywiście, że jest taka dokładnie odpowiedź. Jest to odpowiedź B. Młodzież, widząc zadanie na literkach, gdzie jest A, B, nieraz się przeraża. O, ja tego zadania nie umiem zrobić, bo ja tylko na liczbach. Spokojnie, zadanie na literkach to nie musi oznaczać, że to jest mega trudne. Tylko spokojnie, tak jak na liczbach, tak robisz na literkach. To po prostu na wyrażeniach algebraicznych działamy, a nie konkretnie na liczbach. Więc w sumie zadanie, popatrz jak krótkie. Króciutkie zadanie, warto pamiętać o trójkącie 30, 60, 90 stopni, bo dzięki niemu bardzo szybko rozwiązuje się różne zadania z geometrii. Zadanie trzecie, czerwiec 2017, zadanie 32, aż za 4 punkty. Ramię trapezu równoramiennego ABCD ma długość pierwiastek 26. Przekątne w tym trapezie są prostopadłe, a punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku 2 do 3. Oblicz pole tego trapezu. A więc przygotowałam rysunek trapezu równoramiennego. I tak, ramię tego trapezu ma długość pierwiastek z 26 i przekątne w tym trapezie są prostopadłe. Zaznaczmy w ogóle zadanie trzecie. Przekątne są prostopadłe, czyli tu jest kąt prosty. No wszędzie jest kąt prosty, prawda? No możemy sobie zaznaczyć. Przekątne są prostopadłe. A punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku 2 do 3. Zaraz to zaznaczymy na naszym rysunku. Mamy policzyć pole naszego trapezu. Zadanie za 4 punkty, więc wartościowe, prawda? Warto je zrobić. I tak, podane było w treści, że przekątne dzielą się w stosunku 2 do 3. To oznacza, że pierwsza część, widać, ta jest krótsza, możemy zapisać, ma długość 2x, a ta część dłuższa będzie miała 3x. Pamiętaj o tych zależnościach. Stosunek 2 do 3 to znaczy, że pierwsza część to 2x, druga automatycznie 3x. No to tutaj też mamy 2x, tutaj 3x, dlatego że jest to trapez równoramienny. Tu też jest pierwiastek z 26. No to popatrzmy tak, dalej sobie, co zrobić dalej. Do pola oczywiście fajnie by było mieć podstawy, nie mówiąc już o wysokości, ale wszystko spokojnie do tego dojdziemy. Po pierwsze, utworzył nam się tutaj taki trójkącik, jak widzisz, jest to trójkąt z tej strony czy z tej strony prostokątny. No załóżmy, zakreślę z tej strony, jest to trójkąt prostokątny. Możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. A więc jedna przyprostokątna, czyli 2x do kwadratu, dodać. Druga przyprostokątna, czyli 3x do kwadratu, równa się pierwiastek z 26 przeciwprostokątna do kwadratu. No to podnosimy. 4x kwadrat dodać. 9x kwadrat, to się równa. Przypominam, że i liczbę podnosisz do kwadratu, i x. I liczbę, i x. Równa się pierwiastek z 26 do kwadratu, to jest po prostu 26. 4x kwadrat dodać 9x kwadrat, to mamy 13x kwadrat równa się 26. Podzielimy przez 13 i dostajemy, że x kwadrat to się równa 2. Jak to spisujemy,
pierwiastkujemy, to dostaniemy, że x to jest pierwiastek z dwóch. No całkiem ciekawe nam tutaj wyszło. Zatem, jak mamy x równe pierwiastek z dwóch, to już będziemy mogli za 2x policzyć, ile wynosi 3x. No to policzmy. 2x to będzie 2 razy pierwiastek z dwóch, czyli po prostu 2 pierwiastki z dwóch. A 3x to będzie 3 razy pierwiastek z dwóch, czyli 3 pierwiastki z dwóch. Po co mi to jest potrzebne? No bo popatrz, ja znowu mam tutaj trójkąt prostokątny i tutaj też mam trójkąt prostokątny, prawda? Czyli ja mogę tutaj sobie tyle razy twierdzenie Pitagorasa zastosować. No więc tak, może weźmy najpierw ten górny czerwony, czyli tak, 2x to było moje, a może tu będę pisała, 2 pierwiastki z dwóch do kwadratu, dodać znowu 2x, czyli 2 pierwiastki z 2 do kwadratu i to się równa b do kwadratu. No to 2 do kwadratu to 4, razy 2 to mamy 8. Dodać 8 równa się b do kwadratu. Bo to jest to samo, czyli 16 równa się b do kwadratu, jak to spierwiastkuję, to dostanę, że b to jest 4. No to mogę zaznaczyć na moim rysunku 4. Analogicznie przeprowadzam twierdzenie Pitagorasa dla tego dolnego trójkąta. Czyli tak, 3x to było u mnie 3 pierwiastki z 2 do kwadratu, dodać 3 pierwiastki z 2 do kwadratu równa się a do kwadratu. A może to tak rozdzielę, żeby nam się tu nie pomieszało. Czyli podnosimy do kwadratu. 3 do kwadratu to 9, pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. Czyli 9 razy 2 to jest 18. Dodać znowu 18 równa się a do kwadratu. 18 i 18 to jest 36, a do kwadratu to się równa. Czyli jak spierwiastkuję, to też wyjdzie całkiem przyjemnie. Wyjdzie, że 6 to jest po prostu nasze a. Czyli na naszym rysunku mogę napisać, że to a równa się 6. Bo to było tutaj. A jest równe 6. Czyli b równe 4. Czyli nam jeszcze czegoś brakuje, prawda? Brakuje nam wysokości, którą pasowałoby poprowadzić. No więc fakt na tym rysunku mamy już dość pokreślane, ale poprowadzę tą wysokość. W trapezie bardzo często zresztą prowadzi się wysokości i ta wysokość jest z jednej strony poprowadzona i z drugiej strony też byłoby fajnie ją poprowadzić. Jeżeli dla kogoś ten rysunek jest już taki mało czytelny, to proszę sobie narysować jeszcze raz trapez. Niczym to nie przeszkadza. W zadaniu maturalnym możesz mieć kilka takich samych rysunków, jeżeli dla Ciebie to jest mało czytelne. Ale ja się teraz zajmę tym moim trójkącikiem, bo muszę mieć wysokość do policzenia. Tylko teraz tak, ten kawałeczek muszę sobie wyliczyć. Jak go wyliczyć? W trapezie równoramiennym jego się wylicza w taki sposób. Ja go może zapiszę y. Napiszę Tobie tutaj na czerwono. Y to się równa. Od dużej podstawy, czyli od A, odejmuję tą mniejszą podstawę, czyli B i dzielę przez 2. Dlaczego? Ponieważ ten kawałątek jest taki sam jak z tej drugiej strony, bo jest to równoramienny. Czyli można potraktować to jako wzór. Od A odjąć B i podzielić równo na 2. No to podstawmy sobie. Nasze a to wyszło 6, nasze b wyszło 4 podzielone przez 2. Czyli mamy 2 przez 2 to jest 1. No i jeszcze jedno twierdzenie Pitagorasa tutaj zastosujemy. Czyli tak, h do kwadratu dodać nasz y, czyli 1 do kwadratu, równa się pierwiastek z 26 i to znowu do kwadratu. Czyli h do kwadratu dodać 1, to się równa 26. No bo pierwiastek z 26 do kwadratu, to żeśmy już analizowali, jest 26. Czyli h do kwadratu równa się. Tą jedynkę przerzucamy ze zmienionym znakiem, czyli będzie 26 minus 1, czyli 25. Spierwiastkujemy i otrzymujemy h równe 5. Teraz już mogę policzyć pole. Przypomnijmy sobie wzór na pole trapezu. Jedna druga a plus b razy h. No i podstawmy. Pole naszego trapezu to będzie 1 druga, otwieramy naraz a, czyli wyszło nam 6, dodać b, wyszło nam 4 i razy nasza wysokość, czyli po prostu 5. No to pole naszego trapezu równa się 1 druga, wykonujemy działanie w nawiasie, 6 razy 4 to 10 i razy 5. Skracamy dwójkę z dziesiątką, bo się podzielą przez 2, czyli ostatecznie nam wyjdzie 5 razy 5, czyli 25. W zadaniu nie było podanych jednostek, dlatego piszemy jakby odpowiedź, że nasze pole trapezu to 25. Popatrz, to zadanie było na maturze za 4 punkty. Ustalmy,
Co tutaj stosowaliśmy? W zasadzie stosowaliśmy zależność na stosunek, czyli musimy orientować się, jak w matematyce będzie występowało zadanie ze stosunkiem. Dalej stosowaliśmy twierdzenie Pitagorasa, kolejne twierdzenie Pitagorasa, kolejne twierdzenie Pitagorasa, kolejne twierdzenie Pitagorasa i wzór na pole trapezu. Więc zadanie nie wymaga jakichś wielkich wiadomości z matematyki, w sumie oparte głównie na twierdzeniu Pitagorasa. Oczywiście dałoby się to zadanie zrobić inaczej, na przykład wykorzystać tutaj trójkąty podobne i skalę 2 do 3 zrobić z podobieństwa, tutaj wykorzystać jak najbardziej. Też by się dało, ale ja akurat takie rozwiązanie przedstawiłam. Myślę, że najprostsze, bo twierdzenie Pitagorasa mamy zakodowane już od szkoły podstawowej. Zadanie numer 4. Pole rombu o boku długości 6 i kącie rozwartym 150 stopni jest równe. I mamy 4 odpowiedzi. Zadanie prościutkie, bo to jest za jeden punkt. Wypiszmy, co mamy dane. Po pierwsze mamy dane długość rombu, która wynosi, boku rombu, która wynosi 6. Zaznaczmy może na naszym rysunku A i A. I kąt rozwarty 150 stopni. I mamy policzyć pole naszego rombu. I wtedy zaznaczymy prawidłową odpowiedź. Po pierwsze, zaznaczmy w naszym rysunku kąt 150 stopni. Oczywiście, możemy operować na tym kącie, ale bardzo dużo osób woli mieć jednak kąty ostre. Czyli jeżeli podają nam kąt rozwarty, to my szybciutko przeliczmy sobie, ile będzie wynosił kąt ostry. Wystarczy od 180 stopni odjąć 150 stopni, wynosi 30 stopni. Dlaczego? Bo sumy sąsiednich kątów w rąbie dają zawsze 180 stopni. Czyli tu będzie 30 stopni. I teraz przypominamy sobie wzór na pole rąbu. Wystarczy tylko wzór kojarzyć. Był taki wzór z kątem a kwadrat razy sinus alfa. No i pod ten wzór podstawiamy, czyli a to u nas jest 6 do kwadratu razy sinus i albo bierzecie 150 stopni, albo 30 stopni. Oczywiście, że prościej jest 30 stopni, bo nie będziemy się zastanawiać, ile wartość wynosi. 6 do kwadratu to 36, a sinus 30 stopni, pamiętamy, to jest 1 druga. Kto nie pamięta, to proszę sobie skorzystać z tabelki w tablicach matematycznych i zobaczycie. Skracamy, bo tu jest tak jakby nad 1 przez 2. 1 przez 2, 18. Czyli ostatecznie pole naszego rąbu wynosi po prostu 18. I teraz patrzymy sobie na odpowiedzi. Mamy różne odpowiedzi. My mamy wybrać odpowiedź, że pole rąbu wynosi 18. Jest to oczywiście odpowiedź B. Zadanie numer 5, czerwiec 2015, zadanie 32, aż za 4 punkty. Dany jest rąb o boku długości 35. Długości przekątnych tego rąbu różnią się o 14. Oblicz pole tego rąbu. Zatem zadanie 5, bok jego długości oznaczyłam literką A i wiemy w zadaniu, że A wynosi 35. Dalej jest taka informacja, że długości przekątnych różnią się o 14. Co to oznacza? Oznacza to, że jedna jest o 14 większa od drugiej. Czyli jeżeli ja przekątne oznaczam literkami D1, D2, to załóżmy, że ta D2 będzie dłuższa, czyli będzie D1 plus 14. Ja mam to wykapować z treści, że one się różnią o 14, to znaczy, że wystarczy do tej krótszej. Dodam 14 i powstanie mi ta dłuższa. Czyli D2 to się równa D1 plus 14. I mam policzyć pole tego rąbu. Za pomocą takich danych mam policzyć pole rąbu. Po pierwsze, no z przekątnymi oczywiście nasuwa nam się wzór na pole, czyli pewnie będziemy chcieli policzyć przekątne po to, żeby właśnie rozpisać sobie za pomocą nich wzór na pole. Ja przypomnę, 1 druga D1 razy D2. No więc spróbujmy teraz coś wykombinować, jeżeli chodzi o te przekątne, to znaczy spróbujmy je nanieść na rysunek, te przekątne, bo być może, że dzięki temu, że zaznaczymy sobie przekątne, zadanie wyda nam się takie bardziej przyjemniejsze do obliczeń. I tak też zrobię. Popatrz. Wiemy o tym, że w rąbie przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowę. Czyli po prostu, że tu jest 1 druga naszego D1, które jest krótsze, a tu jest 1 druga naszego D2. Zatem
Dla tego trójkącika tutaj moglibyśmy zastosować twierdzenie Pitagorasa, bo A jest 35. No to spróbujmy ułożyć. 1/2 D2 do kwadratu dodać. 1/2 D1 do kwadratu równa się 35 do kwadratu. No i teraz będziemy to podnosić do kwadratu, czyli będziemy mieć tak, 1/4, bo to podnosimy do kwadratu, D2 do kwadratu, dodać. 1/4, to też podnosimy do kwadratu, D1 do kwadratu, to się równa. 35 do kwadratu jest to, no możemy wziąć kalkulator i pomnożyć, 35 razy 35, mamy 1225. No dość duże liczby, ale co to za problem, jak się ma kalkulator, prawda? Teraz obustronnie pomnożmy razy 4, dzięki temu tych czwóreczek tu się pozbędziemy z mianownika i będziemy mieć D2 do kwadratu, dodać D1 do kwadratu i to się równa 1225 razy 4, mamy 4900. No taki nam wyszedł tutaj wynik. No to nie koniec, bo teraz musimy pod D2, nasze D2, które wiemy, że jest o 14 większe od D1, podstawić sobie właśnie to D1 plus 14 i to do kwadratu, dalej plus D1 do kwadratu równa się 4900. No teraz musimy zastosować wzór skróconego mnożenia. Ja tutaj napiszę na boku a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Na pewno taki wzór tutaj przypomina Ci się, kwadrat sumy, no to stosujemy. Czyli pierwszy wyraz do kwadratu to mamy d1 do kwadratu, dodać. Podwojony pierwszy razy drugi, czyli mamy 2 razy 14, to jest 28d1. I dodać 14 do kwadratu, to jest 196. Dodać D1 do kwadratu równa się 4900. No to teraz, gdzie mamy wyrazy podobne? Tu i tu, czyli mamy 2D1 do kwadratu, dodać 28D1. I tu by pasowało przenieść, to ja może od razu 196 i od tego odejmę 4900. To mamy minus 4700. 4 równa się 0. Takie równanko już wygląda na kwadratowe. Podzielmy przez 2, żeby było nam tutaj szybciej. Czyli będziemy mieć łatwiej. D1 do kwadratu dodać 14D1, odjąć. Jak podzielę przez 2, to będzie 2352 równa się 0. No i takie równanie to jest równanie kwadratowe, które wszyscy znamy, które wszyscy kochamy. I to równanie policzymy sobie przy użyciu oczywiście delty. Czyli delta równa się b kwadrat, czyli u nas to jest 14 do kwadratu, minus 4 razy. I przed tutaj tą niewiadomą podniesioną do kwadratu stoi domyślna jedynka. I razy c, czyli mamy minus 2352. No duże liczby, dlatego kalkulator się sprzydaje. 14 do kwadratu, no to 196. Minus razy minus będzie plus. I teraz ja ten wynik pomnożę razy 4, czyli 2352 razy 4. Mamy tutaj 9408. I teraz 9408 od razu dodamy do tego 196. I wychodzi nam delta 9604. Trzeba ją spierwiastkować, czyli ja teraz muszę policzyć. Pierwiastek 9604 powinien być ładny, no bo skoro zadanie takie z geometrii, a w nim jest równanie kwadratowe, to zazwyczaj ta delta powinna być fajna do spierwiastkowania, chociaż duża, widzimy. 98 wychodzi. Czyli pierwiastek z delty wychodzi 98, no to liczmy dalej D1. Tylko D1, pierwsze tak jakby, ja napiszę D1,1. Takie podwójne indeksowanie może się pojawić, nie musi, ale może. I tak było, minus B, czyli minus 14, minus 98, bo minus pierwiastek delty, nad 2A, czyli u nas nad 2. To się równa minus 112 nad 2, czyli mamy minus 56, oczywiście sprzeczność, nie ma z czym dyskutować, no bo nie może być na minusie przekątna. No to D1, ale ta druga teraz, ta D1, druga, to będzie minus 14 dodać 98 podzielone przez 2. No to jak to odejmiemy, to będziemy mieć 84 podzielone przez 2, czyli mamy 42.
Czyli wyszło nam, że ta D1, tylko to nie jest jako kwadrat, może lepiej sobie na przykład piszę, bo ci nie pomimo, że to jest kwadrat, to nie wiem, w kółeczku na przykład, że to jest jakby pierwszy przypadek D1, to jest drugi przypadek D1, czyli ostatecznie może wyciągnę wnioski i zapiszę, że moje D1 po prostu wyszło mi 42, natomiast moje D2 to będzie to D1 plus 14, czyli do 42 muszę dołożyć 14, czyli będę miała 56. No i na końcu policzę pole, oczywiście tym wzorem, czyli pole mojego rombu to będzie 1/2 razy, pierwsza przekątna to 42, a druga przekątna 56. Skróćmy może, czyli tu przez 2 to jest 1, tu przez 2 21 i pomnóżmy 21 razy 56, żeby było szybciutko, 1176. I to, co nam teraz wyszło, tutaj jednostek nie było danych, więc to jest pole naszego rombu, 1176. Zadanie nie jest zbytnio skomplikowane, aczkolwiek przeciętny uczeń może mieć z tym problem ze względu na to, że wychodzi środkoznanie kwadratowe, czyli to są już takie zadania, gdzie są bardziej rozbudowane, kilkuetapowe. A z punktu widzenia geometrii czworokąta, z czego korzystaliśmy? Ze wzoru na pole z przekątnymi, które znasz od szkoły podstawowej? Czy korzystaliśmy z twierdzenia Pitagorasa? Czyli z punktu widzenia geometrii są to proste rzeczy, ale w trakcie przekształcania, podstawiania, jakiś wzór skróconego mnożenia, jakieś równanko kwadratowe, jakiś przypadek trzeba odrzucić, prawda? Trzeba podsumować, ile wynoszą przekątne i na podstawie policzonych długości przekątnych dopiero wtedy liczymy pole. Zadanie numer 6, czerwiec 2016, zadanie 13 za 1 punkt. Dany jest trapez ABCD, w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC. AD równa jest DC oraz kąt ABC równa się 50 stopni. Zobacz rysunek. Na rysunku tu jest wszystko przedstawione, to co w treści jest zawarte. Jedynie co nie ma zaznaczone na rysunku, że AD równa się DC, to my sobie zaznaczmy. Czyli jeżeli DC to jest górna podstawa, oznaczamy zazwyczaj literką B, to tutaj też będzie B. Zadanie w ogóle to jest 6. Naszym zadaniem jest wyznaczyć miarę kąta beta. 4 odpowiedzi, trzeba wybrać prawidłową odpowiedź. Popatrzmy. Skoro tu jest kąt prosty, skoro tu jest 50 stopni, to pasowałoby nam, myślę, ten kąt wyliczyć, jako że te dwa razem dają 90, bo tu jest 90. Czyli żeby wyliczyć ten kąt tutaj, to ja muszę od 90 stopni odjąć 50 stopni, czyli odjąć ten kąt, czyli wychodzi mi 40 stopni, co ja tutaj mogę wpisać już sobie, że tu jest 40 stopni. Następna informacja bardzo ważna, którą trzeba zauważyć, to to, że ten trójkąt, popatrz, jest nie byle jaki. Tu ma B, czyli jest to trójkąt równoramienny. Skoro trójkąt równoramienny, to ten kąt będzie miał taki sam jak ten. A z kolei pamiętamy, że w trapezie spotykamy takie kąty, które nazywają się naprzemianległe. I jeszcze pokażę je. Ten kąt jest naprzemianległy właśnie z tym kątem. Czyli prowadzimy proste, równoległe. Tutaj są oczywiście kawałek tej prostej, odcinek. Przecinamy trzecią prostą i te kąty tutaj, które narysowałam takimi falbankami, nazywają się kąty naprzemianległe i one są równe. Czyli jak tu 40 stopni, to tutaj też 40 stopni. Skoro tu 40, to po drugiej stronie też 40, bo ten trójkąt jest równoramienny. To skoro tak, to jak wyliczyć beta? Po prostu ułożyć równanie. 40 stopni, dodać 40 stopni, dodać to beta, ma dać 180 stopni. No jak w każdym trójkącie, prawda? Suma kątów w tym trójkącie wynosi 180 stopni. Czyli po prostu 80 stopni dodać beta równa się 180 stopni. To przerzucam na stronę tą drugą i piszę, że beta to jest 180 stopni, odjąć 80 stopni, czyli beta po prostu to jest 100 stopni. Postarałam się tutaj rozpisać, chociaż jak widzisz, jest to zadanie za jeden punkt, więc w zasadzie wystarczy sobie po rysunku popisać, nawet bez jakiegoś układania równań czy takich bardziej skomplikowanych czynności. I zaznaczamy odpowiedź. Jest to odpowiedź A. Beta jest równe 100 stopni. Popatrz, z czego tu korzystaliśmy? Korzystaliśmy w tym zadaniu tak naprawdę troszkę z trapezu też, bo w trapezie właśnie te kąty odpowiednio naprzemianległe, ale głównie tutaj z trójkąta tego,
I głównie jest tutaj z trójkąta tego, tylko że on jest równoramienny. To znaczy, że te kąty są równe. Więc w zasadzie, żeby takie zadanie zrobić, trzeba się orientować znowu na trójkątach. Zadanie siódme to jest sierpień 2016, zadanie 18 za jeden punkt. Przekątne równoległoboku mają długości 4,8, a kąt między nimi ma miarę 30 stopni. Pole tego równoległoboku jest równe. Mamy cztery odpowiedzi i musimy wybrać prawidłową. Zadanie siódme. Po pierwsze, podali nam długości przekątnych. Jedna ma długość 4, a druga przekątna ma długość 8. Następnie kąt pomiędzy nimi zawarty to 30 stopni. Mamy policzyć pole równoległoboku. I teraz tak, niektórzy lubią w takim zadaniu się mylić ze wzorem, który podałam na pole równoległoboku, czyli A razy B razy sinus alfa. Dlaczego? Dlatego, że w tym zadaniu ja nie wiem, ile wynoszą boki. Tu jest A, tu jest A, tu jest B, tu jest B. Ja znam długości przekątnych, czyli niech ta będzie krótsza D1, niech ta będzie dłuższa D2. I co ja znam? Ja znam miarę kąta pomiędzy przekątnymi, czyli miarę kąta, jaki tworzą przekątne. I teraz, uwaga, był taki wzór ogólnie, który możemy zastosować do każdego, uwaga, czworokąta, do każdego. Czy to jest rąb, czy to jest równoległobok, czy to jest deltoid, czy to jest prostokąt, czy to jest kwadrat, czy to jest w końcu trapez. Ale co musi być? Musi być informacja na temat kąta zawartego między nie byle czym, między przekątnym. Ja ten wzór przypomnę. To jest wzór na pole dowolnego czworokąta. Czyli nie musi to być równoległobok. Jest taki wzór. Jedna druga D1 razy D2 razy sinus kąta alfa, gdzie kąt alfa jest to kąt między przekątnymi. Czyli to nie jest kąt ostry równoległoboku, to jest kąt między przekątnymi D1 i D2. Czyli innymi słowy kąt, jaki tworzą przekątne. Ten wzór ma zastosowanie i widzisz równoległoboku, i w prostokącie, w jakimkolwiek czworokącie. No więc podstawmy pod nasz równoległobok. Równoległobok przecież też jest czworokątem. To jest wzór na pole dowolnego czworokąta, w tym oczywiście jest równoległobok. Podstawiam. Jedna druga razy D1, czyli 4, D2, czyli 8, razy sinus 30 stopni. Czyli pole naszego równoległoboku to się równa. Tutaj dwójkę skracamy z tą czwóreczką przez 2, czyli mam 2 razy 8, to jest 16 razy. Sinus 30 stopni na pewno pamiętasz, jest to 1 druga. Jeżeli nie, możesz sobie zerknąć do tablic. Skracamy przez 2, tu 1, a tu przez 2 to jest 8. Czyli pole naszego równoległoboku wyjdzie 8. Jednostek nie było, patrzymy sobie na 4 odpowiedzi. Mamy taką odpowiedź, jest to odpowiedź D. Pole naszego równoległoboku wynosi 8. Na tą lekcję przygotowałam właśnie wybranych 7 zadań. Postarałam się wybrać różnorodne zadania, ale na pewno jedną rzecz, którą możesz zauważyć, to to, że bardzo często w zadaniach maturalnych występuje bądź trapez, bądź rąb. Kwadrat rzadko kiedy, prostokąt też raczej nie. Najczęściej jest to rąb albo trapez. Oczywiście robiliśmy zadanie tutaj z równoległobokiem również, ale ja mówię o tym jak najczęściej, co najczęściej się pojawia, co możesz zauważyć. Są to zadania za jeden punkt, które wydają się proste, no tak jak to zadanie. Popatrz, jedna linijka, jeden wzór przekształcenia w trzech linijkach wychodzi odpowiedź. A są zadania takie, które wymagają bardziej rozbudowania, prawda? Wyliczenia najpierw jednej rzeczy, później drugiej rzeczy, później trzeciej rzeczy. Dlatego mamy kilka punktów wtedy na takie zadania na maturze. Na co chciałabym zwrócić uwagę? Na to, że ucząc się geometrii czworokąta, musisz zwrócić uwagę na te różne wzory na pola. Bo pole występuje dosyć często w zadaniach. Pole równoległoboku możemy policzyć na kilka sposobów, tak? Pole rombu też na kilka sposobów. Pole trapezu. Niby jest jeden wzór na pole trapezu, ale zawsze wzór na pole każdego czworokąta jest ten. Młodzież o tym często zapomina, bo ten wzór, on się przydaje, dzięki niemu bardzo szybko zrobimy zadanie. Oczywiście, że da się ten wzór ominąć, tak, ale ja uczę Ciebie rozwiązywać zadania jak najkrócej, żebyś jak najmniej czasu tracił na zadania testowe za jeden punkt. Więc warto
się orientować we wzorach. Jeżeli nie wszystkie wzory umiesz, od tego masz tablice maturalne na maturze, żeby sobie kuknąć, zobaczyć, jak ten wzór wyglądał. Mam nadzieję, że rozwiązywanie zadań z geometrii czworokąta sprawiło Ci przyjemność, bo geometria jest bardzo ważną rzeczą na maturze. Musimy umieć rozwiązywać zadania z geometrii, żeby później przejść do stereometrii, żeby orientować się w geometrii również analitycznej. Dlatego geometria czworokąta, która opiera się głównie na geometrii trójkąta, jest bardzo ważnym elementem przygotowań do matury. Zresztą tak jak wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.